Siema widzowie, z tej strony naczelny polski Minecrafter Zombiaczek. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Moi drodzy, jak wiecie, wczoraj wystartowała edycja Dragona. Na starcie edycji macie 7300 osób, więc zapraszam was wszystkich do grania. Wbijajcie, wbijajcie, moi drodzy. No i co? Chciałem wam również powiedzieć, że po prostu jeśli dobijecie pod tym odcinkiem 1000 łapek, to na live wylosujemy jakiś fajny sprzęt komputerowy dla was, dla widzów, tego za free. Tylko jeden co mi się zrobi, to 1000 łapek dobić, zostawić subskrypcję i napisać w komentarzu swój adres e-mail i dlaczego na przykład jakiś sprzęt komputerowy chcieliby się dostać i napiszcie w komentarzu, co chcielibyście wygrać. O, i może coś kreatywnego wybiorę. Ale musicie dobić 1000 lajków. Jeśli dobijecie 1000 lajków, to wtedy po prostu coś takiego wylosujemy. Także sub, łapka w górę i dzwoneczek oraz w komentarzu musicie zrobić to, co już wspomniałem wcześniej. Ja was zapraszam do oglądania. Trzymajcie się, na razie i yo, pozdro. A, no i wbijcie na mojego Discorda, bo na Discordzie macie wszystkie teksturpaki. Link w opisie do Discorda. Pozdro. A, no i pamiętajcie, z kodem Zombiaczek macie 10% zniżki na produkty Genesis. Kod Zombiaczek, 10% zniżki, także polecam. Kupujcie z moim kodem, elo. Dobra moi drodzy, ja jestem tutaj przy pierwszej gili, która się moi drodzy założyła na serwerze. Jest to gilia WA, jej liderem jest Shrek z WA. No jestem moi drodzy ciekaw, czy to jest jakaś masówka, czy coś takiego. Zaraz to sprawdzimy, tylko jestem ciekaw, co on buduje. Aha, on sobie po prostu prawdopodobnie buduje tu jakiś taki, można by powiedzieć, planowy kuboid. W sensie taki początek planowanego kuboida, bo widzi tutaj odmierza. Matematyk moi drodzy. No jest matematykiem, bo sobie tutaj elegancko odmierza Shrek z WA. No ale dobra, sprawdźmy na dole, co oni mają. Czy coś tutaj moi drodzy już zaczęli robić. Awa, przepraszam, nie WA, tylko Awa, tak? To jest Gilead, bo on ma jakiś Shrek z WA. No są tutaj ziomeczki na dole z gildii Awa. Trochę ich tutaj jest. Czy wrzucili coś do sejfu gildii? Nie. Do sejfu gildii na razie nic jeszcze póki co nie wrzucili. Nazwa profilu. To nie jest niego niku. Nazwa profilu. Tu jest nick Tayo2. X Lila, opatrz, nawet dziewczyny mają w gildii. Samotność, oj, to współczuję ci, by nie, jak jesteś samotnością. No i jakieś tutaj inne ziomki po prostu są. Sprawdźmy sobie jeszcze tutaj do góry ich kuboid. O, patrzcie, tu jeszcze jakieś ludzie, jacyś gracze przyszli z ich gildii. No jest ich, moi drodzy, tutaj dosyć sporo. Jakieś laki tutaj mają, no założy ich gildię w 5 minut, więc no, na razie po prostu nic nie będą mieli. Dobra, typamy zaraz do kolejnej gildii rób jakichś osób, co po prostu robią na serwerze. Moi drodzy, mamy do gildii, która prawdopodobnie była druga, jako druga założona, ale właśnie nie jestem pewien, tak mi się wydaje, bo co tak zapisałem, że chyba GL18 założyło jako drugą gildię, chociaż pojawiły mi się w tym samym momencie na tabie 3 gildie, więc no, nie jestem tego pewien, czy to właśnie oni byli pierwsi, ale GL18 tutaj widzę, że do góry ich po prostu nie ma, więc stepniemy moi drodzy gdzieś tutaj do nich, do jajeczka gildyjnego. No dobra, gildia GL18 tutaj jest moi drodzy ziomek o niku Bartek, info GL18, czy tu są w ogóle jakieś osoby w gildii? Aha, to jest w ogóle tylko 5 ziomków. No dobra, to nie może do tego typa, jaki to jest liderem. Bartek, aha, czy to jest lider? To jest lider, moi drodzy. Zrobię mu przypadkowo screena. Info GL18, ale tepniemy do jakiegoś innego. Może tepniemy do Majki to ja. Dobra, TP Majki to ja. Zobaczy, o Jezu, nie ten, a ten co tu robi, Michael. Panie Michael, co pan robi? Pan tak dziwnie podejrzanie kopie. Ej, nie wiem, wydaje mi się, że ten typ jakoś tak dziwnie podejrzanie kopie, bo tak trochę za wolno moim zdaniem kopie na hejsta. Ej, wiecie co? On tak za wolno trochę kopie na hejsta, ale nie jestem pewien, czy to jest po prostu widzowie jakieś tutaj... nie no, nie wiem, czy tak się kopie na hejście. Wydaje mi się, że na hejście chyba trochę szybciej się kopie, ale... Ale dobra, no nie będę tej konfidentem, nie będę pisał, no chyba, że sobie potem administracja sprawdzi tego gracza na moim odcinku. No dobra, wróćmy do tego info GL18, do gildii GL18, mieliśmy tepnąć do typu o niku Majki to ja. I Majki to ja również kopię na losowych kordach, patrzcie, nie zakłada żadnej, nie kopię po prostu w kuboidzie, tylko nie robi po prostu nic w kuboidzie, czyli zapewne dopiero zrobi sobie w kuboidzie, wiecie, jakąś stoniarkę, dawka czy coś takiego, w momencie, gdy po prostu zrobią kuboid, tak żeby zrobić to po prostu w tych boyfarmerach, a nie, że potem on zrobi sobie stoniarkę czy coś i tymi boyfarmerami to usuną. No dobra, Majki to ja sobie kopię, 500 rankingu, czyli z nikim jeszcze na klepie nie był. Dobra, obczajmy sobie kolejną gildię, jest to gildia SPK. Gildia SPK. Dobra, obczajmy sobie gildię SPK, w sumie czemu by nie. Ona chyba też jakoś szybko została założona, z tego co mi się wydaje. Ona właśnie się pojawiła w tych trzech gildiach, o których wspominałem na początku. Ale nie... Dobra, czekajcie, SPK. No dobra, nic, no, nikogo nie ma w żółwiku. Miałem nadzieję, że może ktoś będzie w żółwiku. A jest tu... Kto jest liderem? Liderem jest TP... O Jezu, nie ty, nie ty. Ty, do ciebie chciałem tepnąć. O Jezu, czekajcie, TP... Aha, no tak, ograniczenie tepania. Dobra, on moi drodzy, no patrzcie, chyba robi tak każdy. Chociaż nie, czy on biegnie na jakiegoś kreta? Czekajcie, czy oni się wbijają na jakiegoś krecika? Tak, zobaczcie to, oni zrobili tutaj kreta w jakiejś gildii. Nie, nie gildii.
Co to jest za ziomek? Ło, typ w ogóle ile pereł rzucił. Myślałem, że na jakiejś gili zrobili kreta. No dobra, wbili się do jakichś ziomków, po prostu tutaj na dół się skopali. Chociaż mam małe podejrzenie, że ten rzeczownik, moi drodzy, zrobił oszusta na tej gili. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że ten rzeczownik mógł po prostu zrobić jakiegoś oszuścika, ponieważ oni jako jedynego go nie zabili, a on jest też bez gildii, więc no, wydaje mi się, że to był po prostu jakiś zaplanowany tutaj oszuścik. Czy jest jakaś skrzyneczka? Nie, nic, żadnej skrzyneczki nie ma. No dobra, gildia SPK. O, o! Jeszcze jakaś klepa? Nie, dobra. To się tu zalogował, rzucili do niego perły, ale nie dałem się go zabić. No i dobrze, oszustów się po prostu nie robi, chyba że to był kret. W co wątpię raczej. O Jezu, tutaj wejpy. Dobra, patrzcie to, GTF Vape. Serwisy poziom, zobaczmy co się dzieje u wejpów. Wejpy dołączyły, moi drodzy, tutaj jakąś masówką, że tak powiem. Wejpy, 30 poziom, ale wejpów tu chyba nie ma. Wydaje mi się, że oni gdzieś... A nie, są tutaj wejpy, patrzcie. TP Tomeczek, tepnijmy tego Tomeczka. Wow, ile tych wejpów tutaj jest. Ja pierdzielę, tu ma ktoś skina kampera. Chyba to jest skin kampera, tak? Taki łepek, to chyba kampera to jest. Tylko tak mi się wydaje. Tu, moi drodzy, ale fajny skin. Ej, kojarzy mi się z czymś ten skin, ale nie wiem z czym. No dobra, gilia wejp to widzowie. To jest dosyć duża gilia, zresztą chyba jedna z większych na Dragonie. Zobaczcie, ilu jest ich tutaj w gilii, no nie chcę mi się tego liczyć. Szkoda, że nie pokazuje, ile tych osób jest w gilii. Fajnie by gdyby po prostu pokazywało, że na przykład, nie wiem, jest ich 30 w gilii albo 40 i byłoby napisane, nie? Ile sobie wzgili. Ale dobra, tutaj oni nic na razie nie mają. Wejpy sobie założyły po prostu gildię i nic więcej nie mają, tylko sobie po prostu tutaj dopiero dołączyli. Moi drodzy, jestem tutaj przy gildii Sheet i zobaczcie to, moi drodzy. Gildia Sheet to jest chyba pierwsza gildia, która, że tak powiem, na starcie edycji wzięła się od razu ciężko, ciężko do pracy. Bo zobaczcie, tutaj gościu z gildii Sheet, w sensie pewnie lider, zorganizował, moi drodzy, jakąś tutaj po prostu już zbióreczkę do kopania po prostu tutaj kuboidzika. No i to się, moi drodzy, szanuje, że tak powiem. Za to się po prostu powinno cenić takich graczy, bo zobaczcie, od razu stare edycji gildia ogarnięta do kopania. No i też jak ich jest tak dużo w gildii, to oni po prostu zaoszczędzają emeraldy, tak? Zaoszczędzając oni po prostu emeraldy, ponieważ jak to skopią, to będą mieli też również tego emeraldy, a tak nie muszą wydawać na kopacze fosy. Mi się nigdy nie chce takiego czegoś kopać, więc ja po prostu od razu żebram od widzów po prostu emeraldziki i mówię, dawaj emeraldy. No i wtedy idę po prostu budować kuboid, no bo ja nie mam czasu na kopanie. Różne inne rzeczy mam, ale tylko nie kopanie, jak już to jakieś awko ustawiam czy coś takiego. Ale dobra, gildia, moi drodzy, Sheety wzięła się do roboty. Liderem gildii Sheet, moi drodzy, jest gracz o nicku Mr. Hubert. A on, ta gilia wygląda, moi drodzy, w taki oto sposób, tak jak już tutaj wam pokazywałem. Oni są w ogóle na terenie takim, nie wiem jak się taki biom nazywa, w sensie to chyba nie jest biom minecraftowy, to jest chyba po prostu struktura mapy zrobiona pod Dragona, bo nigdy takiego biomu chyba normalnie w Minecrafcie nie widziałem, bo to jest, patrzcie, jakiś taki glina, piasek, ziemia. No nie wiem, dosyć tak to dziwnie wygląda, że tak powiem, ten biom, w sensie dziwnie, no taki to chyba nie jest po prostu struktura z Minecrafta, że tak powiem. No dobra, gildia się w taki sposób się tutaj buduje, życzę im jak najlepiej tej edycji, żeby sobie jak najlepszy kuboid zbudowali, topkę jakąś wbili, coś takiego i zaraz tepamy do kolejnej gildii. Moi drodzy, ja jestem sobie tutaj na kuboidzie gildii Plak. Moi drodzy, jest to gildia tutaj, której liderem jest, już wam mówię, której liderem jest Stereotyp. Wydaje mi się, że kiedyś grał w tej gildii w ogóle Ziemol. Gra tutaj ktoś, kogoś każe, a pierdzia to gra w tej gildii. Kiedyś grał tutaj Ziemol, tak mi się przynajmniej wydaje. No i ta gildia, moi drodzy, sobie kopie beczkę. Oni, jak widzicie na minimapce, włączyłem w nim minimapkę, mają bardzo, bardzo równy teren, w sensie bardzo, no widzicie, są jakieś tam fale i tak dalej, jakieś wniesienia i tak dalej, ale jest to równy teren, w miarę pozbawiony po prostu drzew. No i oni sobie tutaj kopią beczkę, taką, żeby mogli postawić po prostu boyfarmery, ale to, co chciałem wam pokazać fajnie, że oni tutaj kopią sobie beczkę i mają to zrobione, moi drodzy, po prostu 300 IQ, ponieważ, moi drodzy, nad sobą nie mają takiej, jakby wiecie, przestrzeni, że tak powiem, do nieba, tylko mają po prostu nad sobą zadaszone i gdyby ktoś chciał po prostu od góry im wbić, no to nie jest po prostu w stanie, ponieważ TNT jest wyłączone, no i są po prostu tutaj bezpieczni, tak? A gdyby mieli to odkopane, to w każdym razie mógłby się ktoś do nich tutaj wbić na łeb, no i, że tak powiem, im zrobić krzywdę, w sensie, no po prostu ich sklepać, tak? No i tyle by z tego było kopania, no ich prześladować. No ale sami sobie to zrobili, tak wam chciałem pokazać na odcineczku, że jak ktoś to ogląda, no to jak kopiecie sobie kuboidy, to też sobie po prostu nad sobą zadaszajcie, bo wtedy jest po prostu bardziej bezpiecznie. No dobra, tepamy do kolejnej gildii. Muszę w ogóle jakieś gildie znaleźć, bo wszystkie gildie, do których tepam, moi drodzy, to albo nic nie robią, albo dopiero dołączają i tak właśnie szukam gildie, żeby pokazać wam, co robią te gildie na starcie, jak właśnie budują sobie i jakie tutaj plany na kuboid mają.
Dobra, moi drodzy, jestem przy Kubodzie gildii KTG i jest to gildia, która, moi drodzy, założyła się dosłownie chyba przed chwilą, w sensie przed chwilą, jakieś 2 minutki temu widziałem, że założyli na czacie gildię. Jej liderem jest pan Burza, a wiceliderem Toniu. No i proszę zobaczyć, ta gildia sobie buduje to jakiś tutaj żółwik, ale ten żółwik, moi drodzy, wam powiem, że jest dosyć śmieszny. Dlaczego już wam tłumaczę, że jest śmieszny? Po pierwsze, on jest kwadratowy, taki mały kwadratowy, wiadomo, to nie jest chyba jakaś masowa gildia, więc żółwik im nie jest potrzebny za duży, ale mają zrobione wejście na 2 stoniarki. Ja pierwszy raz w życiu widzę, żeby ktoś robił sobie wejście na 2 stoniarki. W sensie, ja nie mówię, że to jest coś złego, ale, przepraszam, dla mnie jest to coś takiego dosyć dziwnego, dziwacznego, takie coś innego po prostu. O, coś innego, takie znajdę słowo, nie, że dziwnego, tylko coś. Dobra, moi drodzy, jestem na Kubodzie gildii BSJR. No i jest to, moi drodzy, gildia, która sobie również tutaj jak poprzednicy kopie kuboid, ale czekać, co oni tu mają. Aha, oni mają, że tutaj wyznaczone, że odtąd mogą po prostu kopać. Wow, oni tu już nawet dosyć sporo wykopali. Tutaj jest jakiś sobie power, sobie kopie. Tutaj sobie. Ej, wiecie co, wpadłem na zajebisty pomysł? Tak mi teraz naszła myśl, żeby po prostu, jak ktoś jest liderem gildii, to żeby przed po prostu swoim nickiem miał jakąś kropeczkę, w sensie, że przed tutaj ma jakąś kropkę obok nicku, że on jest po prostu liderem gildii, a jak na przykład, albo nie, że jak jest liderem, to ma 2 kropeczki, jak ktoś jest V liderem gildii, to ma kropeczkę, żeby można było rozróżnić lider od wicelidera i to wtedy po prostu pokazuje od razu, w sensie, nie wiem, czy to coś by zmieniło, zmienić by to nie zmieniło, ale tak po prostu mi przyszło na myśl. Wiem, chyba kiedyś na jakimś serwerze widziałem, że takie gwiazdki ktoś miał, czy coś takiego, że jak ktoś był liderem, to miał jakieś 2 gwiazdki, czy gwiazdkę. Wow, ej, tu jakiś Mytosław sklepał ich gildię. Ty, Mytosław, patrz to, chłopie. Dawaj, wbijaj tutaj do nich na dół. Ty, Mytosław tu wbije, czy nie wbije? Patrzcie, ten chce zakoblować ten placki tutaj. Ta, on chce tutaj zakoblować. Ta, patrzcie, będzie koblował placki, czy nie? Czy wychodzi na niego? Zaraz, gdzie jest ten Mytosław? Będzie klepać, czy o co chodzi? Nie, on spadł, co on robi? Patrzcie, będzie klepa. E, chłopie, tutaj, on mnie nie widzi, bo jest na fałce. Wskoczy tu? Wskoczył, jest klepa. My to, czekaj, czy nie jest odpalony ten Mytosław? Nie, zaraz. Ale on nikt zrobi. Ci się koblują, dobra, chłop. Ten Meseta na niego wyskoczył. Ja pierdzielę. Ale ja jak berety. Ej, chłopie, tu masz jeszcze jednego typa. Czekajcie, czy jest jakiś ziomek? Jeszcze nie, dobra, 3 typa zabił. No dobra, to Mytosław ich po prostu, że tak powiem, powyjaśnia. Po prostu powyjaśnią i chłopie nie miały nic do powiedzenia. No dobra, moi drodzy, bo to ostatnia gilia, którą chciałem po prostu tutaj pokazać. Wyszło dosyć fajnie, jeszcze jakaś klepa na koniec. Więc dziękuję wam za oglądanie. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i tyle, trzymajcie się, elo i yo, pozdro.